Witamy w sklepie Meble Forever. Na filmiku widzicie Państwo łóżko drewniane LK112 firmy DrewMax. Łóżko LK112 wykonane jest w całości z drewna bukowego. Na Państwa życzenie może zostać również wykonane z drewna dębowego. Łóżko, które widzicie Państwo na filmiku, to łóżko o szerokości 160x200 w kolorze bielonego buku. Łóżko jest klasyczne w swojej formie, dlatego sprawdzi się przy aranżacjach sypialni ponadczasowych i takich, które mają służyć na troszkę więcej lat. Łóżko występuje w kilkunastu kolorach. Kolory mają Państwo tutaj na próbniku, poczynając od kolorów całkowicie jasnych i naturalnych drewien, poprzez czerwienie do brązów, na samym dole taka próbka już naturalnego drewna dębowego, gdyby Państwo chcieli to łóżko w drewnie dębowym. Łóżko charakteryzuje się tym, że ma bardzo wysoką pozycję siedzenia, bo samo siedzisko bez materaca to 45 cm, także przy zastosowaniu wyższych materacy będzie naprawdę bardzo wygodne. Łóżko od frontu ma zabudowę, co jest też wygodne, ponieważ nie będzie widać paprochów, śmieci czy ewentualnych pojemników czy szuflad, które Państwo umieszczą pod spodem. Przekrój nogi jest dosyć duży, bo to jest 20x4, więc noga wydaje się bardzo masywna, tworzy takie masywne wrażenie. Łóżko ma dosyć dużą przerwę między ziemią a dolną granicą tej listwy tutaj boku. Także bardzo wygodne do przechowywania wszelkich jakichś właśnie walizek, kufrów, skrzynek, gdyby Państwo chcieli coś takiego. Łóżko, nie wiem czy będzie to widoczne, to też pokażemy troszkę później w filmiku, pod spodem ma listwę środkową i dwie nogi, które trzymają całą konstrukcję. Zagłówek bardzo ładnie wykończony z przefrezowaniami. Zagłówek ma wysokość 80 cm, także też jest dosyć wysoki, wygodny. Łóżko jest bardzo ładnie wykończone również z tyłu, zaraz postaram się to Państwu pokazać, także można je postawić również na środku pokoju, ono nie musi stać dosunięte. Łóżko ma taką prostą formę, także tak jak mówiłam wcześniej, jak najbardziej sprawdzi się w aranżacjach takich klasycznych, ponadczasowych sypialni. Już pokażę Państwu tutaj tył łóżka, tył bardzo ładnie wykonany, wykończony. Też posiada łóżko z tyłu taką dziurkę, która powoduje to, że materac jest lepiej wentylowany. Całość prezentuje się niezwykle elegancko. Także dla wszystkich miłośników drewna jak najbardziej polecam ten model. Oczywiście łóżko możecie Państwo obejrzeć w naszym sklepie stacjonarnym z Kawinie koło Krakowa na ulicy Przemysłowej 8, a także na naszej stronie internetowej www.mebleforever.pl. W naszej ofercie znajdziecie Państwo również inne łóżka firmy DrewMax, takie modele jak LK111, LK109, LK192, 195, a także pełną gamę komód, szafeczek bukowych i dębowych pasujących do tego i innych modeli. Zapraszam Państwa do odwiedzenia naszego sklepu stacjonarnego z Kawinie. Tutaj pokażemy Państwu dokładnie zarówno kolorystykę do tego łóżka, jak i dostępne elementy i samo łóżko. Jeżeli chodzi o środek łóżka, teraz widzą Państwo dokładnie, że łóżko posiada listwę środkową, to o czym mówiłam wcześniej, oraz dwie dodatkowe nogi, które wzmacniają konstrukcję. Wgłębienie na materac
To 16 cm, ale muszą Państwo pamiętać, że jeszcze będzie dochodził stelaż. W zależności od wysokości tego stelaża, taka zrobi nam się tutaj, tak tyle nam się zrobi miejsca na materac. Jeżeli chodzi o sposób montażu, to widzą Państwo tutaj sposób skręcenia łóżka. Natomiast jeżeli chodzi o sam montaż, będzie on pokazany też w kolejnych filmikach, także zapraszam do śledzenia naszego kanału na YouTubie. Tam będzie można obejrzeć, jak takie łóżko zmontować. I tak łóżko prezentuje się bez materaca i bez stelaża. Także jest ono naprawdę ładnie wykonane. Zapraszam do obejrzenia go w naszym sklepie stacjonarnym w Skawinie na ulicy Przemysłowej 8 w Skawinie koło Krakowa, a także zapraszam na naszą stronę internetową www.mebleforever do zapoznania się z naszą ofertą łóżek drewnianych, między innymi z firmy Drewmax. Dziękuję i zapraszam do oglądania naszych filmików.